dostojna świątynia żerardowska jest miejscem wielu znaczących wydarzeń, nie tylko dla miasta i ziemi żerardowskiej, ale także o wymiarze o wiele szerszym. Bo przecież dzisiaj, kiedy świętujemy 30-lecie i wspominamy świętego Floriana, to my tutaj zgromadzeni myślimy o całej wielkiej światowej rodzinie strażaków. W nas tutaj zgromadzonych są wszyscy z wszystkich zakątków globu ziemskiego. Dlatego tak czujemy się wyróżnieni, a jednocześnie zobowiązani w dziękowaniu za to wszystko, co kryje to proste słowo – straż. Powiatowa Państwowa Straż Pożarna to instytucja, która niesie pomoc drugiemu człowiekowi. Na terenie powiatu żerardowskiego nie tylko gaszą pożary, ale też pomagają potrzebującym przy różnego typu wypadkach, kataklizmach, czy choćby jak w ostatnim czasie przy kryzysie związanym z uchodźcami, gdzie świadczyli wsparcie drugiemu człowiekowi, mieszkańcom Ukrainy. Trzydzieści lat Państwowej Straży Pożarnej to czas przemian, modernizacji, remontów, przeobrażania naszej komendy powiatowej i doposażania w sprzęt. Ta dobra współpraca rządu i samorządu przyczynia się do rozwoju naszego powiatu, naszych gmin i naszych miast. To duży honor, że tak wiele jednostek mamy na naszym terenie ochotników, ale na pewno nie działałyby tak sprawnie, gdyby nie świetnie przygotowana Państwowa Straż Pożarna, za co bardzo dziękuję. Z tego miejsca chciałem wraz z panem przewodniczącym Rady Powiatu Żerardowskiego Klaudiuszem Stusińskim oraz członkiem zarządu powiatu żerardowskiego panem Stanisławem Nalejem wręczyć honorowe grawertony, grawerton dla pana komendanta Tomasza Cybul. By sprawdzić się w tym zawodzie strażaka, trzeba posiadać nie tylko wysokie kwalifikacje i umiejętności, wykazać się olbrzymią sprawnością fizyczną, ale też posiadać w sobie dużą dozę empatii, czyli tego poczucia, jak pomagać drugiemu człowiekowi w chwilach właśnie największego zapotrzebowania. Nasza jednostka powiatowa jest wyjątkowo dobrze wyposażona. Jest przykładem dla innych jednostek z innych powiatów. Posiadają nie tylko wozy strażackie najwyższej klasy, ale też sprzęt, który był pozyskiwany przez lata dzięki dużemu wsparciu rządowemu. To też sprzęt, który pozwala choćby wodą przecinać mury. Strażacy sprzęt wykorzystują oczywiście do niesienia pomocy innym, ale też ten sprzęt jest niezbędny do tego, by oni mogli czuć się bezpiecznie podczas różnego typu akcji. Dlatego też nieustannie stawiamy na wspieranie naszych instytucji, by doposażać w nowe urządzenia, w nowe kombinezony i we wszystko to, co jest im niezbędne do pracy. Służba w tej jednostce to jednocześnie wzajemna pomoc i wsparcie, tak jak w rodzinie, by na akcjach, gdzie niosą pomoc drugiemu człowiekowi, mogli też liczyć na wsparcie wzajemne. I dlatego też wspieramy tak mocno Straż Pożarną, ale też ich współpracę z ochotniczymi strażami pożarnymi, które świetnie uzupełniają te instytucjonalne działania. Święto Strażaków, które odbywa się co roku w maju, to taki moment, w którym chcemy podziękować strażakom za ich ofiarną służbę, za to, co dobrego robią dla drugiego człowieka, za ich zaangażowanie. Dlatego też
W tym roku, tak wyjątkowo, to święto strażackie zbiegło się z 30-leciem Państwowej Straży Pożarnej w powiecie żyrardowskim i zorganizowaliśmy z tego względu duże obchody, takie huczne z paradą wozów strażackich, takich antycznych, jak również z orkiestrą.